Panie! Ja pierdziele! Całymi łapami was będę brał za dzisiejszy dzień. Witamy, witamy na kolejnych wykopaliskach. Wracamy do naszego srebrnego lasu. Kawałek dalej, ale to jest też ten sam las. Także zobaczymy, czy może w końcu mi się uda jakiegoś talara trafić. Cała ekipa jest, proszę bardzo. Kacper nawet wrócił z obozu. Tutaj gość specjalny, Rafał z Holandii. Pozdrawiamy wszystkich. Grupę detektorystyczną śladami po NL pozdrawiamy. I drugą grupę z wykrywaczem po Holandii. O, i z wykrywaczem po Holandii, ja tak nie pamiętam. I oczywiście stała ekipa Żenia i srebrny Sławek. Tak wiem, ekipa z Odessy. Także ruszamy do srebrnego lasku. Proszę bardzo. Postaram się nagrać wam na żywo. Skala na Minelabie zamknięta. Sygnał 40. Mam nadzieję, że to coś. Także spróbuję złapać telefon i troszkę podkopać to miejsce, ale już widzę, że niestety ta skala jest zamknięta dzięki tuńczykowi w puszce pięknemu. No nie. Jeśli ktoś miał wątpliwości co do tego, że to jest srebrny las, to tak. Rafał może chyba potwierdzić. No mogę. To dzisiaj potwierdzaj, mogę. Panie. Dzisiaj mogę, jestem dumny z tego, że chłopaki mnie zabrali, zobaczcie na to. Dwa sreberka, pół godziny chodzenia. Nawet nie, przecież to było, no zobacz, jedno. Patrzcie, od drugiego jest srebro jedno minut. I jakie piękne srebro drugie. Nasze piękne dwudziestolecie międzywojenne. A ja dziękuję wam bardzo za zaproszonko, za możliwość skorzystania, za takie fanty. To jest moja pierwsza taka. Ja się cieszę z jego szczęścia. Jest gość w domu, Bóg w domu, jak to się mówi. Miejmy nadzieję, że nie ostatnia i że każdy dzisiaj wykopie. Dokładnie. Coś pięknego. Na razie my ze Sławkiem stoimy w tyle, jeśli chodzi o srebra. Ale Sławek ma dość już na kurwa cały rok. więc tylko ja. Normalnie aż to schowam tu. Bo... Zaduch jest totalny. Ja co prawda do srebra mam daleko, ale jest przynajmniej pierwsza moneta na dziś. 5 groszy PRL-ek. Także ja też zaczynam dzisiejsze wykopki. Może nie z takim przytupem jak reszta, ale zaczynam. Oficjalnie. I mam i ja, spocony cały. Pięknie. Jest druga monetka na dziś. Rafał, czyń honory. Ja będę nagrywał. O, ja pitole. Medal czy moneta? Powiem ci, że nie wiem. Nie wiem, bo ja tu nie kopałem. Nie miałem przyjemności, teraz już mam. Się no. Okaże, co to będzie. Ja podejrzewam, że to mogą być krajcary, ale wielkość podobna przynajmniej. Tak, oczywiście. Ale 15 chyba albo 20 krajcarów, pokażesz? Drugiej strony jeszcze nie wyczyściłem. Patrzcie. Ale zjedzona jak zawsze. Ale jest piękna. Ale jest, 30 chyba. Będzie 30 piękna. Tu na środku. Tak mi się... Widać trochę mordę. Franciszek pierwszy, Austria. Tak, za to wiesz, że perelek lepiej było. No ja też. Piękny. Proszę bardzo. Yeah. Gratulacje. Piękny. Działkowy. I tak, stacja zawsze pomaga. Pamiętajcie, stację trzeba zrobić na piwko i wtedy zaczyna się sypać. I teraz patrzcie. Bo tyle, co mi się tylko zaświeciło tutaj i chyba mamy jakąś fajną znajdę. I to bardzo fajną znajdę. Patrzcie, jaki czad, ale zajebiste. Spineczka, panowie, jakaś. Spinka jakaś. Ale piękne, oczyścimy i pokażemy, bo na razie to jest zasyfione strasznie. I nie wiem nawet z jakiego okresu to może być. Proszę bardzo, oczyszczone, piękne PCK krzyżyk. Tutaj na dole jeszcze coś jest. Coś tam S.
ale nie wiem, czy to jakieś goproskie, czy honorowy krwiodawca jakiś tutaj przychodził i mu spadło. Fajna, bardzo fajna wpinka. Mordeczko jeszcze nie widzę. Wyskoczyło ładnie. Ja jestem już ucieszony. Opłaciło się wejść w chaszczungi, bo patrzcie, co tu się dzieje dookoła mnie. Leje mi się po nosie. Ale patrzcie tu. Jest to, po co przyleźliśmy. Jest to, po co przylazłem ja. Patrzcie. I czymże jesteś? Ja sam nic nie widzę przez ten telefon. O Boże, ale coś pięknego, stary. 1767. Co to jest? Jakiś Austriak, taki jak wcześniej tutaj z ojcem kopaliśmy. Jest! Młody już przyszedł, ale nie wiem, co to jest za gęba? Nie widzę, nie rozpoznaję twarzy. Maria Teresa, stary! To jest srebro, o którym kurwa marzyłem! Jest! To jest Maryśka Teresa i srebrna moneta Maryśki. Ale czad! Trzymaj wody! Coś pięknego! Tyle Marysiek się nakopałem i zawsze chciałem jedno jej srebrko. Chociaż myślałem, że będzie większe, bo ona miała takie upodobanie do... Jest napisane. Ja mordy w ogóle nie rozpoznałem, ale Teresa jest napisane. Bo morda jest w ogóle nie widać. Rzut okiem. Nie? Oj nie, nie zawodzi. Kurwa, coś pięknego. Przepraszamy za przekleństwa. Oj, w takim wypadku... To ktoś z tłumu tam chyba. Jak się powstrzymać? 1767. Piękna rzecz. Strasznie wyślizgana ta gęba Maryśki. A Maryśka może ty z Wieśkiem wojowała? Ty nie. Z twoim Wieśkiem. I temu zawsze... taka zdrabana, no nie? Wiesiek ją gonił po tej górze. Piękna rzecz. No i sprawdza się. Srebrny las. Nasz srebrny las. Żeś trafił przepięknie. Akurat. Przepięknie jak, trafiłem. Jak żeśmy znaleźli 2 tygodnie temu ten lasek tak. Też. Tak został. No, tatuś nie miał Teresi w ręce. Trzymaj Teresie. Młody tam piszczy coś strasznie żenia. Chyba też dopadł. Obejdź w jakiejś gęstwince, nie? No, mówię, wlezę tu, jak już przeszedłem przez ten kanion. Pięknie, 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 pięknie. Szał. Dla to mnie są, bomba. To są wykopki w zacznym towarzystwie. Jeszcze z zacnymi fantami. Dokładnie, coś ja pięknego. Ja jestem spełniony. Mogę znowu zasiąść do piwa. Dokładnie. Tak jest. Wszyscy, naprawdę wypad klasy. Proszę, kolejna inna epoka. O dziwo przeżyło, że da się rozczytać, bo zazwyczaj tych się nie da rozczytać. 5 fenolków adolfowych. Te, co zazwyczaj wychodzą takie żółciutkie, to tu jeszcze jesteśmy w stanie je rozszyfrować. Inna epoka. Mniej ciekawa jak dla mnie, bo Tereska to mi zrobiła dzień totalnie, ale śmigamy dalej. Jedna Tereska to mało. Po sąsiedzku. Tutaj było 5 fenoli niemieckich, a tutaj 10 groszy polskich, perelowskich. Cicho, bo Rafał chyba właśnie rozbił chyba bank. To czyś normalnie, bo ja nie mogę chyba dzisiaj. Żeńka, opowiadaj, co to jest? Złoto. Złoto! To jest złoty kolcok. Panie... Ja pierdziele. Całymi łapami was będę brał za dzisiejszy dzień. No złoto jak w dupę strzeli. A, jeszcze są dwie. No, pokaż. 47. Kurwa. Chodź do mordeczko. Ja pierdziele. Tylko chłopaki. Co tam ugryzł? Czekaj, bo mi nie łapie, ale... Patrz. Inicjały. Ja, 47 rok. Inicjały, ale czad, chłopie. Proszę, twoje złotko. Ja, panowie. To musimy zmienić nazwę lasku, ty. Musimy.
Już nie srebrny. Ja pierdzielę, są inicjały, normalnie wszystko jest. Coś pięknego, wielkie gadki. Panowie. Co się tu stało? Co się... Naprawdę las się spisuje. 2 tygodnie temu 6 sreber, w tym 5 sławek walną. Dzisiaj 4 srebra plus złoto. No, po prostu mówię wam, no. Życzę każdemu, żeby znalazł sobie takie miejsce, bo to się w głowie nie mieści, co się tutaj dzieje. Coś pięknego, piękne miejsce, naprawdę piękne miejsce. Kolejna dwójeczka bodajże. W strasznym stanie. Nie wiem, czemu te nasze PRR tak są zalezione. W przypadku, gdzie inne monety ładnie się świecą. No ale cóż, jest kolejny PRL-ik. Ostudza, ostudza nasze emocje i nasz zapał. I proszę, już tu miałem gadać, że kolejny PRL-ik, ale to PRL-ik na pewno nie jest. Ja tej twarzy nie poznaję, dlatego oczyszczę ją i zobaczymy, cóż to takiego jest, bo naprawdę coś dla mnie kompletnie nowego. Zaraz sprawdzamy. Poszliśmy do tego, że prawdopodobnie są to centry amerykańskie. Także ciekawa znajdka jak na nasze tereny. Jeszcze dopytać mogę zawsze was i dlatego dopytuję, bo nie wiem, bo ten tył jest zjedzony kompletnie, a ja napisów też za bardzo nie widzę. 1964 rok. Piękna gęba. Coś nowego dla mnie i super znajdę. I proszę bardzo, jaka piękna znajdka. Ładny orzeł austriacki z tyłu. Niestety jedynka krajcarek tylko, ale naprawdę rzadko mi się zdarza, żeby ten tył był tak fajnie widoczny. A ja bym tobie lubił do tego 10 talerzyków. Jakie 10 talerzyków? Co ty gadasz? Ale czad, pokaż. Jaki tu miszmasz monet amerykańskie, 10 talerzy czechosłowackich. Super sprawa. Nie. Patrzcie, idę tu do Rafała i on chyba znowu szaleje. Jeszcze do tego, no jest szok. Szok, jest w trampkach. Ma serce. Co prawda serce jest zjedzone, ale... Ale czad, piękna znajda. Ludwik, ja dzisiaj kurde normalnie mam naprawdę dziękowania. Ty się nie wypłacisz za tą miejscówkę. Pozdrawiam. Żartuję oczywiście. Ale piękny, naprawdę, ty coś pięknego. Kurwa, no patrzcie ludzie. Nie, naprawdę dzisiaj Rafał robi robotę w tym lasku. Nie znalazłem jeszcze nigdy całego dzwoneczka. Piękny, z uchem, z sercem w środku. Coś pięknego. Super, gratulacje po raz kolejny. Dziękuję bardzo, dziękuję. Naprawdę dziękuję. Proszę bardzo, ekipa działa, kopią monety i ja nie pozostaję w tyle. Też mam monetkę. Jakiegoś zapłaszczeńca. Strasznie płaskie dziadostwo. I czymże jest to płaskie coś? Perelek jakiś sfatygowany mocno, nie wiem. Potrzemy spodnie i będziemy widzieć wszystko. No jest, tu dalej nic nie widać. Tu też nic nie widać. O, jest, widać, proszę bardzo, jest gęba. Jeszcze czego poczuć. Jeszcze czego trochę przeciągnąć. I widzicie. Kurde, umyję go i pokażę, bo coś za bardzo... Co się dzieje? Można łopatą. A można łopatą. A proszę. Proszę, jest Austriak. Jest Franciszek Józef I prawdopodobnie. Krajcarek, o tu chyba nawet resztki daty widać. 1818 bodajże. Ładna monetka bardzo. Znaczy sfatygowana okrutnie, ale... Ale fajny strzał. W końcu nie PRL. Proszę bardzo, jakiego tu mam gościa od zakopywania dziur. Sam nawet nie muszę. O, uklepię jeszcze. Coś pięknego. Dziękuję, Żenia. I po złoto-srebrnym wypadzie, znaczy jeszcze nie po, w sumie, ale... Jest w trakcie. Tak. Zasłużona chwila odpoczynku i trochę wiewiórek, jak to zwykle bywa u nas. Wiewiór musi być.
Ziemia mokra, las mokry, nie martwcie się, nie spali się, wiem, że będzie miliard ludzi, którzy będą: matko bocko, ale wy nas spalicie, bo macie po 7 lat wszyscy w sumie i nie wiecie. Oho, Żenia. Dawaj, 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 ja to wypiję. Żenia, matko boska. Złoto robię. Wylał mi pół piwa. To straż przyjechał. No i w tym momencie kończy się moja, moje wspieranie Ukraińców. Koniec. Ty, ale nie na mnie. Koniec, Żenia. Wracajcie do siebie. Trzymaj, Żenia, połóżam. Żartuję oczywiście. Żenia, to jest miód chłopak. Porządny, wszystkie nam tu kiełbasy oporządził. No, tak. A że pół piwa wylał, no to odpracuję. Nie zmęczeni? To jak fiknął. To był skok na fanty. Żenia też zmęczony? Czy jeszcze na godzinkę? To jeszcze na godzinkę idziemy, tak? Nie, nie, nie. Dobra. Rafał zmęczony? Ja tak, emocji pełno. Ja też, ja jestem wypompowany, ale czas kończyć tę nierówną walkę, chociaż dzisiaj była dość równa. Wszyscy się wyrównali. I co z mojej strony? No to ja mogę się pochwalić jedynie 4 PRL-kami, 5-feningówką niemiecką, centówką bodajże, chyba to jest 1 cent z 1964 roku. Z tych lepszych monetek to 30 krajcarków, 1 krajcarek z przełomu XX wieku, 1 krajcarek z przełomu XIX wieku, ładna, piękna wpineczka PCK i to, co tygryski lubią najbardziej, srebereczko, które mnie bardzo cieszy w dzisiejszym wykonaniu. Tym bardziej mnie cieszy, że jest to Maria Teresa, na którą bardzo długo czekałem, na srebrną, jakąkolwiek srebrną monetę Marii Teresy. 20 krajcarów prawdopodobnie to jest. Także super sprawa, a teraz niech się chwali tutaj gościu, który naczepał najwięcej. Chodź tu, opowiadaj, panie. Do groma. Głównie PRL-ki, ale zdarzyła się też 10-talerzówka czeska, widzę. Tutaj jakieś kulki muszkietówki. Tu piękna, której nie widziałem, Kleopatra. Wpineczka. Tak, może też być i koza. Araby lubią, nie? I koza, faktycznie, też może być. Dokładnie. No i chyba piękny dzwonek, który Rafał wykopał dzisiaj naprawdę w całości i to się często nie zdarza. Coś wspaniałego. No i to już opowiedz sam, co jest najlepsze dla ciebie dzisiaj. Dzisiaj dla mnie najlepszy jest wypad z wami. A, no to a piękna sprawa. A ze znajdek? A oprócz tego właśnie, że trafiło się to wszystko, co się trafiło, no to, jest... No to jest coś pięknego. To jest mój dzień roku. Srebrne dwudziestolecie międzywojenne. Zajebiste, fajne. Piękna moneta z dwudziestolecia międzywojennego, dwuzłotóweczka. Piękne, srebrny pierścionek z serduchem. No i strzał dnia, jest roku, tylko no twój roku, nie? Dzisiaj, dzisiejszego dnia na pewno. Jest piękna monetka, nie wiem, czy mi się uda uchwycić tę monetkę. No, śmieją się tu ze mnie. Ja jestem zbyt zmęczony. O, widać, tylko na odwrót jestem. Mi też słów brakuje do tego, nie? Proszę bardzo, KW 21.09.1947 rok. Złota obrączka, coś wspaniałego, coś pięknego. Także ja dziękuję panom i młodzieży za piękny wypad. Było naprawdę kozacko. Ja się z wami również żegnam. Jeśli wam się podobało, to wiecie co robić, zostawiać wszelakie pierdoły. Jeszcze zerknijmy na to ostatnim rzutem od góry. I spadamy. Trzymajcie się, do następnego.